Gotowy? Tak. Cześć wszystkim, to znowu Płynio 7 i ze mną i Takumi. Tak. Po serii niefortunnych crashów chyba jesteśmy znowu w tym samym mniej więcej momencie. Musieliśmy odgrywać ponownie to ostatni odcinek, ale dobra wiadomość, ja nie zginąłem tym razem. Tym razem to mi przypadł zaszczyt umarcia. Tak. Ale teraz mamy autozapis serwera, więc może postać się zapisze przy crashu. Może tym razem będzie lepiej. Dobra. Tędy w ogóle się chyba nie da przejść. Tak patrzę na to. No to idziemy gdzieś tam. Tam jest jeszcze ścieżka. Musimy góry przebyć. Musimy góry przebyć? Nie. Tu nic nie ma. O, patrz. Ktoś w górach ścianę postawił. Tam zbliżenie. Na wideo. Ściana z gór. Czyli jednak trzeba na zachód. Okej. No to idziemy. Chyba, że jakoś naokoło na wschód, ale nie widzę drogi na mapce. Na zachód były jakieś ślady niezidentyfikowanych stworzeń, które zabiły koboldy. A jak zdążyliście zauważyć, to autozapis działa. Tak, więc tym razem będzie wszystko dobrze. Tu jest jakaś droga, dokąd to prowadzi? Do Gór Nether. Czyli to tu mieszka Tymofarrar. Jak? Tymofarrar. Ale to dużo jeleni mają. Niedźwiedź grizzly, ale jest przyjazny jeszcze. Jeszcze. Przytłaczający. No może go nie denerwujmy. Skoro jest przytłaczający. No chyba jest na naszej drodze. A jest przyjazny, to się chyba sam się nie zagruje. Może się zagrować. Nie, on jest... A, tu ten droga jest okej. Nie, on jest przyjazny, zobacz go. To idź go przytulić. Widzisz? O! A, można z nim porozmawiać. Widzisz? Okej. Kompletnie przyjazny mi. Okay. Chłopca też coś z życia ma. O, wilki. Dużo wilków. Fajnie. Chyba oberwałeś. I to mocno. O, ja też. Zaraz ginę. Chyba, że łyknę tą potkę. Uczę się na moich błędach. No, ja się nie uczyłem i chciałem... Strzelaj do mnie, strzelaj. Dobra, już tam jest. Noże. A, jeszcze tam na dole jest. Ja uciekam. Na razie. Bye. No to ja będę strzelał chyba. Faktycznie. O nie, wyszedł za ten, za pole widzenia. Okej. Ale z nas bohaterowie. Czekaj, odpocznę sobie. A ja rzuciłem na ciebie zaklęcie. Ale wolę mieć pełność wytrzymałości. No to ja sobie odnowię zaklęcia, coś jakieś piosenki może przygotuję. Coś nowego skomponuję. Nie wierzę, żebyś podczas jednego... Podczas snu komponował piosenki. Tak. Nie pozbierałeś skór. Mam ciężko. Ciężko mi. Tu jest borsuk. Borsuk? Zabij go. Zabij! Tej walki nie wygrasz! Butcher. To jest borsuk z bełtem w ciele. Już nie. Ha! Chłonął go. 12 punktów doświadczenia. Czy on był zagrowany, czy...? Nie, ja go... Znaczy tak, był wrogi. O. Ale strzeliłem na niego. Jakiś wrogi Butcher. Który zabił kobolda, bandytę. O. Nie no, kobold dał się Badgerowi zabić. Super. Tutaj mamy dwa wejścia, tak? Co na mapę tak, mówi? Ale jedno chyba nie prowadzi do tym pora. Chyba jaskini... Jaskinia koboldów i wejście do jaskini. To chyba jaskinia koboldów to tym barararara, co? Tym pora.
Niewielka jaskinia, przed którą stoisz, zdaje się być zamieszkana przez grupę jakichś humanoidalnych istot. Ale nie wiadomo czemu. Orkowie. O, okay. Wychodzimy. Wychodzimy. Ale oni też wychodzą. Nie wychodzą, nie gadaj. Wychodzą. Nie wychodzą? Powinni. To może później. Okej. Okay. Wrzucali jakimiś petardami. Ale jeśli dobrze pamiętam, to też jakaś bitwa się toczy. Aha. Już po tobie. Kobold, snajper. Wali mnie z... różdżki. Różdżki. Nie jest snajperem sztyletów. Tyle mogę o nim powiedzieć. Ciekawe, że tyle ciał, głów jest powbijanych na pal. No, skąd oni wzięli? Koboldy są mordercze, widać. Bój się kobolda. Wyżynacz, to on. Znaleźliśmy winnego. Aha. Tu nic nie ma, tylko skrzynka. A w niej? A w niej torba uzdrowiciela. Mikstura okay. Wiedzy i sztuka złota. Łapka, czekaj. Stój. A, muszę rozbroić. Co to znaczy? Tam jest następna. O, tylko jeden punkt mi brakuje, żeby ją zabrać. Nie, dwóch punktów mi brakuje. Mam 30 przeciwko 32. Mogę ją rozbroić w sumie. To rozbroję. Większy kawałek przejścia blokuje. Duże pomieszczenie, ale puste. Tylko korytarz i drzwi. Mhm. Mikstura sowiej mądrości, to sobie wezmę. Okej. Okay. Te drzwi jak drzwi do cel wyglądają może. Otwórzmy je. Snajper. Tak, jakaś jest. O, to są... Czekaj. Że ustawię tutaj pułapkę. To są kwatery koboldów. Przez drzwi się złapało. Coś zginęło nawet. No. O, snajper skuszył. Ja go załatwię. Aha. Ostateczny cios. Fajnie. No. Złodziejski narzędzia plus jeden. Zostawię to na razie. Okej, ciekawe, czy mógłby tymi narzędziami tą łapkę rozbroić. Znaczy zabrać. Nie, plus jeden to mi nie wystarczy. Razem zbroję skórzaną plus jeden. Mhm. Chyba to zostało odłożę na miejsce tam. Dziki biedne. Koboldy to mordercy. Zapłacą za swoje zbronie. Na ludzkości. Po drugiej stronie pewnie też spotkamy jakichś koboldów. Może też będą spały. Też zostawię pułapkę. Odejdź. Okej. Okay. Możesz otworzyć te drzwi? Nie mogę. Ja? Mogę. Okej. Okay. Powinienem je zamknąć. Nie, okej, okay, zginął. Aktywował pułapkę, tak? Zwłoki. Tak. Aha. Dwa punkty życia miał? Słabe te koboldy. A ja na nie pułapki marnuję. Lekka kusza. Po co komu lekka kusza? Skrzący się naszyjnik. A nic nie daje.
Nie, daje światło. To nic nie daje. Daje światło. Czekaj, mam niegasnący przedmiot? Nie, nie mam. O, balista. Czekaj, czekaj, stój. To jest pułapka. O, ta pułapka chyba aktywuje balisty. Raczej. Ciekawe, czy tu innych nie ma. Mogą być. O, była. I się uruchomiła i na mnie też. Zatrzymałeś? Ja dwa. Nic. Nic. Super. Ciekawe, czy tu jest kolejna. Pułapki na raczej są. Nic jeszcze nie widzę. A skrzynki nie są ten? Nie, nic. O, coś strzela. Strzelają do nas. Okej. Przewróciłem się. Jeszcze jeden został. Aha. Chyba. Okej, no to by było na tyle. Co z tymi skrzynkami? Wyglądają podejrzanie. Nic w nich nie ma. Okej. Kasa i kryształy. Nie mogę odpocząć, nie mogę... O, tutaj mogę odpocząć. To ja ci coś zaśpiewam. Śpiewam ci pieśń mojego ludu. No nie mogę odpocząć, nie. O nie. Trzeba sweet spot znaleźć. O, tu. Faktycznie, ale cały zająłeś. Dobra, leć. Okay. Tam widzę pułapkę już. Próbuję ją zabrać. To ja spróbuję zabrać łupy. Oj! Nie. Kobość tu wylazł. Serio? Tak. Not anymore. Okej, okay, jej się nie da zabrać, to kolejna pułapka z balistą. Okej, okay, może być kolejna, to powoli. Sierżant. Rozsypał kolce. Głupek. Nie lubię tych kolce. Teraz będę nas ranić. Czemu ten kobold wyrzynacz się tu zadził? Nie wiem. Nie narzekam. Mogę czymś niego rzucić? Mogę niego butlą kwasu rzucić albo ogniem alchemicznym. Tak nieźle mnie poharatał. A tam jest jeszcze kapłan jakiś. Ulecz mnie. Okej, okay, tylko zdejmę... Dobra, nie zdejmę jeszcze. A! Czarownik. Okej, zaraz mnie załatwił. Nie masz mikstur? Mam. To się nie daj załatwić. Ale ich jest dwóch. O, sorry. W pojedynczym graczu to działało. Tak się karmiło pomocników miksturami. Okej. Okay. No dobra. No teraz mógłbym cię uleczyć, ale pewnie teraz chcesz odpocząć. Mhm. Coś mieli przy sobie? Sztuka złota. Sztuka złota. Anihilować biedę. O, udało się camping zrobić. Tak. We dwóch. Oj, bieda z tymi czarownikami. No właśnie, nie w ogóle bieda z tymi koboltami, kurczę. Po jednej sztuce złota, co to ma być? A kolce dalej leżą. No... Czekaj, czekaj, pułapka, pułapka! Rozbroiłem. Rozbroiłeś się jak ten starzec z The Bard's Tale. Właśnie ją
w ten sposób rozprawiał wszystkie pułapki. Tu jest jakaś strzałka na podłodze. Z pewnością wskazuje na skarb. No, jest tu jakaś skrzynka. Z pewnością musimy pójść za strzałkami. Idę za tobą. Okej. Okay. Te szkielety to chyba na nic nie wskazują po prostu, no. Ty się tu przeprowadził. Notatka. Haha, szukaliśmy cię, głupku. Ojej, oni rzucają czary. Nie, nie wychodź tu. Zobaczmy, mikstura pomocy. Nieźle mnie załatwili już. Okay. Może powinniśmy skupić ogień na czymś. Ja na tym adepcie skupiam ogień. Chociaż w sumie z tymi koboldami to nie ma na czym skupiać ognia, bo giną od jednego strzału. O, czarownika ubiję. To dajesz. O nie, trafił mnie magicznym pociskiem. O, znowu mnie trafił magicznym pociskiem. Oszołomił mnie. Który on ma poziom, że ma tyle zaklęć? Jest czarownikiem. Okej, okay, coś jeszcze żyje? Tak, tutaj. Procesz. Nawet dwóch. A, to jest sierżant jeszcze na skraju śmierci. I jeszcze jeden procesz. Jak my stąd wyjdziemy? Nie wiem. Może powinniśmy skorzystać z zdolności łotrzyka. A, da się je wyważyć. Okej. Okay. Ja też otworzyłem. Każdy ma jakiś sposób. Ale to, że nazwały mnie głupkiem, to im nie wybaczę. Stąd widać powychodziły koboldy. Aha. A tu jest dźwignia, która zamyka pewnie te drzwi. Nic się nie dzieje. Czyli, gdybyśmy byli sprytni, moglibyśmy zajrzeć najpierw do tych pokojów. Mhm. Żeby zlikwidować zagrożenie. Mhm. Ale kto mówi, że my to nie zrobiliśmy tego sprytnie? Przecież była szansa, że tam był skarb. Tu jest skarb. Jedna sztuka złota. Ultrawizja. Podziel się tym skarbem. To ci zestawię ultrawizję. O, kobold. Okej. Okay. Torba uzdrowiciela, którą możesz wziąć, bo ja jedną wziąłem ostatnio. Dobra. Dobra, zwiedziliśmy dwa boczne pokoje, zostały jeszcze dwa. A potem jakieś zejście na niższy poziom? Nie, jeszcze są. Coś tu jest, sierżant. Rocerz też. Zabiję najpierw procarze. Jak zabijesz sierżanta, to mu na pewno spadną morale. Myślę, że jak mu odetnę głowę, to również spadną mu morale. Aha! Okay, dzięki. Ale już dożyłem, ale już mikstura się wypiła. Okej. Okay. Bohaterowie na niskich poziomach są naprawdę żałośni w Dungeons & Dragons. Dwie skrzynki. Jeszcze kobolda chyba słyszę. A, może stąd. Coś miał przy sobie? W skrzynce była torba uzdrowiciela, a przy sobie on sam nie był. Okej. Okay. Chyba wszystko.
tym pomieszczeniu. A. O nie. Czy musimy jednak orku? A może musimy dźwignię poprzestawiać w odpowiedniej kolejności? Obserwować, co się dzieje. Nacisnę po prostu dźwignię. O, to się... Nie, nie wcisnęła się. O, coś się otworzyło. Otworzyło się. No. Ale dalej są następne drzwi, które trzeba... No to jednak trzeba w odpowiedniej kolejności je wcisnąć. Którą wcisnąłeś? W którym pomieszczeniu? W tym po lewo. Po lewo czy po prawo? Północno-wschodnim. Na mapie to jest północno-wschodni, tak. To spróbuję południowo-zachodni. Okej, otworzyły się. Ale dalej są jeszcze jedne zamknięte. Tak, to teraz spróbuję południowo-wschodni. Może wystarczy po raz, tylko je dowolne, znaczy w dowolnej kolejności nacisnąć. Nie, bo nic się nie dzieje, kiedy się w swojej kolejności przytrzymuje dźwignię. A boję się, że się wszystkie zamkną. Okej, okay, otworzyły się. Jeszcze okay, jedne jeszcze są. Jeszcze został jeden, północno, północno-zachodni pokój. Okej, okay, za nim są chyba koboldy. Nie mam pułapek. Iść na początek zbierz. Drzwi się otworzyły. Czy wylazły koboldy? Wylazły. Tak. Z tego co słyszę. Sporo ich tam jest. Idę z piosenką. Nie z piosenką, idź tylko z kuszą! No. Snajper. Czarownika spróbuję ściągnąć w odległości. Zaczyna czarować. O, zwiększył sobie KP chyba. No. A jeszcze adept jest. Adept jest chyba kapłanem. O nie, usiedlił mnie. Nie mogę się ruszyć. O nie, nie trafiłem w adepta. Dobra, to ty się nim zajmujesz, to ja ostrzeliwuję sierżanta. Dobra, nieważne. Sierżant nie żyje. Adept też. Może i tam jest pułapka. Spróbuję ją zabrać. Czekaj, czekaj, stój. Spokojnie, spokojnie. Okej. Okay. Wszystkie mają ST32, czyli dwóch punktów mi brakuje. Bez sensu. Czekaj, ja co posiadał czarownik? Mała tarcza i fenolopa. Duże pomieszczenie. Czekaj, ile mam rozbrojenia pułapek? 10, czyli maksymalnie chyba tyle, co mógłbym mieć. Koboldy, które nie są nieprzyjazne. Najadły się szczurów. Po prostu tamte były głodne i nie były sobą. Kobold zwykły. Szukajmy kobolda niezwykłego. Nie bij ich. Nie bij ich, tylko kliknąłem. One takie odgłosy wydają. Jacyś strażnicy? Znudzone koboldy. O! Wkurzyli się. Wypuszczają coś. Wilki. I to sporo. Uciekać! Szkoda, że nie mamy jakichś pułapek. No nie, blokują mnie. Możesz jakoś pomóc? Próbuję. O, fajnie. Uciekam. Czekaj szybciej, bo mnie zgonią. Próbuj zamknąć drzwi. Czyli się nie da zamknąć. Nie wiem. Pain train. Zamknąłem. O nie! Przeszły! Nie, nie przeszły. Świetnie. Okej, jesteśmy bezpieczni.
Okej, okay, ja się uleczyłem torbą. Ja mam zaklęć. Też mogę spróbować uleczyć się torbą. A, tu była. Ile masz toreb? O nie, borsuk zginął. Chwila, piosenka. Mhm. A torba to była moja ostatnia torba. A to ja mam dwie. Okej. Okay. Chciałem na ciebie odporność, ale to chyba nic nie ma. Nie, to tylko na rzuty odbronne chyba działa. Okej, okay, możesz otworzyć te drzwi? Mogę. Chyba. Wilk zębami sparował mój nóż. Słyszałem ten brzęk metalu. Musi mieć zmodyfikowane zęby. Męczony kobold. Jeden chyba zginął po drodze. A, borsuk mógł go załatwić. No. Poczynek? Dobra. Dasz mi jedną torbę? Masz dwie. Okej, okay, dzięki. Gdzie ona wylądowała tutaj? Gdzieś na końcu pewnie. Mhm. Aha! Teraz nie są takie sprytne. Macie jeszcze więcej wilków? No, mogą mieć. Sprawdzamy te kwatery? No, dawaj. What's the worst that may happen? Siema koboldy. Przyszliśmy was okraść i pozabijać. Mam nadzieję, że macie coś do kradzenia. Tu jest tarcza magiczna. O, mała pułapka lodowa, fajnie. I torba uzdrowiciela. Mała tarcza plus jeden, ale ty nie korzystasz z tarczy. Nie. Moja tarcza. Co ja mam na sobie? Duża tarcza. Plus dwa pancerza, minus dwa do testu. Ech. Plus jeden. W sumie na jedno wychodzi. Co jest lżejsze? Nie, w sumie nie, bo to mniejszą kartę testu. I ryzyko nieudanego zaklęcia. Mhm. Do mistrza tylko dla upowłośnionych koboldów. Szedłem do jaskini wilków, ale to tylko kości. O, 8 sztuk złota, nice. 17 klasy pancerza. Jakaś obrona w końcu. Czemu ten znudzony kobold tu jest? Widzisz tego kobolda? No, widzę. Czemu on tutaj stoi? No, nudzi się. Ej. Już te jaskinie złupione, jak nie mam. Nie, jeszcze tam nie byłem w tamtej... wschodniej części. Tam, miałem na myśli. Mhm. Okej, okay. Czekaj, czy jest tu jakaś pułapka? Możliwe, że jest zamknięta? Nie. Po prostu tylko przyjść i rabować. A, zablokowały mnie, nie mogę się ruszyć. Sprytne koboldy. Sprawdźmy kuchnię. Jest ich kuchnia? Widzę stojak na broń w innym pokoju. Okej, okay, lekka kusza. Jaka? Zwykła? No. Bezużyteczne. Useless. Oj, nie to. A tych stojakach na broń?
Tak, o tych stajkach na broni mówili. O, złota. Był ty. Nóż. Krótki miecz. Ach. O, prawie wyprzytykałem kołczan. Strzał. 37 strzał mi zostało. W ogóle? Czy... Tak, w ogóle. A, bełtów mam solidny zapas. A, też mam solidny zapas bełtów. Najwyżej się przerzucę na kuszę. Jedno pomieszczenie jest niezwiedzone na pewno. Dobra. Tam jest parę korytarzy, więc... Nawet dwa pomieszczenia z tego, co widzę. Tutaj coś jest do bicia, chodź tutaj. Okej. Okay. Wyrzynacz. I zarządca. Zarządca brzmi jak kobold na wysokim stanowisku. Będzie wysoki trup. Czy trup na wysokim stanowisku. Ale ciekawe, czym kobold zarządca zarządza w jaskini smoka. Ma za sobą dwa... Dwa... grzyby. Wyglądają jak bardzo... Bardzo odpowiedzialne. Wyglądają na zarządzone. No. O, zardzewiały klucz. Pewnie rękawice do... żółtej róży plus jeden. W sumie mogę wziąć na sprzedaż. Tu są drzwi zamknięte. Wyglądają na zardzewiałe. To też jest zamknięte. Omówimy o tych, za którymi nic nie widzimy. Mhm. Tam chyba nic nie ma w tych klatkach. A! Klumb. Hip, hip, co ty tu robisz? Ty nie kobold? Oni ciebie wsadzić do więzienia jak szefa skoczków? Czemu jesteś więźniem? Ja być szef skoczków. I ja nie pozwolić wódz wejść do duży mistrz. Wódz się za to bardzo wkurzyć i mnie tu wsadzić. Dlaczego nie pozwoliliśmy zobaczyć się z dużym mistrzem? Ja być szef skoczków, to ja mówić koboldom, kiedy oni móc wejść i zobaczyć się z dużym mistrzem. On nie lubi dużych gościów, szczególnie koboldów. Jeżeli szef skoczków wpuścić dużo koboldów do duży mistrz, wtedy duży mistrz zjeść szef skoczków i znaleźć sobie inny. Ja nie chcieć być zjedzony i dlatego ja odmówić wódz. Ip, to dlatego duży mistrz postawić wielki głaz przed swoją jaskinią. No i po to, by go chronić. Ip, ip, to być śmieszne, jak duży mistrz musić się uchronić. W jaki sposób wpuszczasz do środka gości? Ja właśnie ci to mówić, nie być żadnego sposobu, dopóki ja być tu więzień. Inne koboldy mnie słuchać tylko wtedy, jak ty mi przynieść berło władzy. Jak one mnie słuchać, to ja podnieść dla ciebie tamten kamień. Jak ja nie mieć berło, to one się bać, wódz i się mnie nie słuchać. A, ten kamień musi być ogromny, skoro blokuje całe wejście. W czym tkwi sekret podnoszenia go? Duży mistrz położyć kiedyś ten głaz przed swoją jaskinię i ustawić taka rzecz, co go podnosić. Ale dawno temu jeden kobold zepsuć na maszynę i teraz to nie działać. A z koboldy musić skakać, żeby maszynę kiedy by próbować używać kamienie, ale one za ciężkie i trudno je wydłubywać. Koboldy łatwo schodzić z platformy, jak goście już wyjść od duży mistrz. Ja mówić koboldy skakać i one skakać. To być wielka frajda. Ale wódz zabrać mi frajda. Teraz mistrz nie mieć żadne goście. Gdzie jest wódz? Głupi podły kobold, wódz musi być w jaskinia na południe stąd. Jak ty go zabić, to może ja być wódz i szef skoczku. Południe. To być świetny pomysł. Zamierzamy go zabić, czy... Zrobię co trzeba. Dobrze tak myśleć, ale wódz się nie polubić i nie oddać berła. No, tak myślę. Pójdę już. Ty uważać. Uważać na wódz, on być przebiegły. Może on jest przebiegły, wracasz ale my mamy jeszcze nie. Małą lodową pułapkę. No jest tu jeszcze parę pomieszczeń niezwiedzonych. Ale to już chyba w następnym odcinku. Jeszcze mamy tam na północy jedno jakieś pomieszczenie niezwiedzone. To prawdopodobnie może być przejście do Tyrum Farara. Nie, przejście to... Tyrum Farara. Przejście do Tyrum Farara jest tutaj obok nas. Tam na południu. A to na północy, nie wiem. Jeszcze na wschodzie jedno przejście. Może to prowadzi do tej jaskini na południu, co mówił z tym wodzem.
Jakoś się z tym ogarniemy. Jakoś się z tym Ale ogarniemy, to w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę, na razie, cześć. Cześć. Żegnam.